Dzień dobry, ja nie będę się specjalnie długo rozwodził. Zacznę od anegdoty. A dlaczego od takiej anegdoty, to za chwilę się Państwo dowiecie. Był bodajże rok 2009, 22 lipca. Kilka tygodni wcześniej prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała na wniosek ówczesnego radnego Jakuba Kwaśnego zapragnął nazwać skwer pod obecnym Centrum Sztuki Mościce imieniem Stanisława Opałki, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W dniu 22 lipca było święto policji wtedy obchodzone. Zrobiliśmy z kolegami happening i na takim postumencie, jak tutaj przykrytym czerwonym suknem, odsłoniliśmy milicyjną pałkę, tak zwaną lolę. Cytując Herberta, potęgę smaku i wznosząc różne przemówienia, mniejsza z tym jakie. Rok później, w roku 2010, ukazało się dzieło monumentalne, Encyklopedia Tarnowa. Kiedy się ukazało, ówczesny wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie powiedział do mnie, że kiedy coś takiego popełniono w Krakowie, to środowiska akademickie się nie odzywają do siebie do dzisiaj. Nie wiem, czy to prawda. W każdym bądź razie w czasie prezentacji tej encyklopedii w tarnowskim ratuszu niechcący otworzyło mi się na literze O. I tam się dowiedziałem, że sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, pan Stanisław Opałko, jakim był dyrektorem, działaczem społecznym. Natomiast nie było ani słowa o tym, że był sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Mało tego, w ogóle do PZPR nie należał. Członkiem biura politycznego był również. Mówię, no dobrze, no to sprawdzę sobie, czy będzie dr Marian Wodziński. Czy był? O tym za chwilę. Najpierw posiłkując się notatkami przybliżę troszeczkę jego postać. Nie wszyscy może kojarzą czy pamiętają, że w 1943 roku odbyła się pod auspicjami niemieckimi ekshumacja zwłok w Katyniu, ale niezależnie od Niemców działała też Komisja Polskiego Czerwonego Krzyża i z jego ramienia i za zgodą Armii Krajowej w tej ekshumacji brał udział tarnowianin, ekspert medycyny sądowej dr Marian Wodziński. Przez kilka tygodni tam przebywał, praktycznie stanął na czele Komisji Technicznej PCK. Zidentyfikowano ponad 800 zwłok polskich oficerów, między innymi lekarza marszałka Józefa Piłsudskiego. Doktor Marian Wodziński z tej pracy sporządził raport. Swoje pierwsze wrażenia po pierwszym zetknięciu z miejscem zbrodni opisał w sposób następujący. Widok tak wielkiej masy zwłok w mundurach polskich wywołał we wszystkich przybyłych po raz pierwszy na groby katyńskie duży wstrząs nerwowy. Ja osobiście początkowo nie byłem w stanie podjąć się żadnej pracy. W czasie tej pracy dr Marian Wodziński był pod presją ze strony Niemców, którzy dla celów propagandowych chcieli kilkukrotnie zawyżyć liczbę ofiar, a także chcieli, żeby dr Marian Wodziński podpisał się pod dokumentem przesądzającym, że zbrodni tej dokonali Rosjanie. Dr Marian Wodziński nie ugiął się i stwierdził, że od tego, kto dokonał mordu, jest sąd. On tylko po prostu sporządził raport. Niedługo potem Armia Czerwona wkroczyła do Katynia i w październiku 1943 roku sporządziła własną komisję, komisję Burdenki, która miała oczywiście wskazać, że zbrodni dokonali Niemcy. W tym czasie doktora Mariana Wodzińskiego poszukiwało i Gestapo,
i radzieckie organy służby bezpieczeństwa, a pan doktor miał się czego obawiać, ponieważ część osób badających zbrodnię katyńską w 1943 roku została zmuszona do wycofania się ze swoich ustaleń, a kolejni rosyjscy świadkowie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach, popełniali samobójstwo i tak dalej. W końcu w 1945 roku dr Marian Wodziński został aresztowany przez NKWD, ale po interwencji między innymi rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego uwolniono go. Zaczął się ukrywać, rozesłano za nim list Gończy. W grudniu 1945 roku potajemnie opuścił Polskę, znalazł się w Londynie. Relacje ze swego udziału w Komisji Katyńskiej złożył w 1947 roku w Archiwum Polskich Sił Zbrojnych w Londynie. Te relacje były wielokrotnie publikowane nie tylko w polskich czasopismach, były znane także Komisji Kongresu USA już w latach 50., ale oczywiście nie było ze strony Amerykanów ani Anglików większego zainteresowania. I teraz, o ile pana Stanisława Opałkę, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który do PZPR wcale podobno nie należał, możemy znaleźć w Encyklopedii Tarnowa, wydanej w roku 2010, o tyle doktora Mariana Wodzińskiego tam nie znajdziemy. Znajdziemy za to jego brata Stanisława, przedstawionego jako żołnierza AK. No tak, był żołnierzem AK, tylko że pół prawdy to całe kłamstwo, ponieważ był kapusiem, który donosił między innymi na najbliższych służbie bezpieczeństwa. Ale o tym w Encyklopedii Tarnowa nie ma ani wzmianki, żołnierz AK. Stało się to tak, że jego brat Stanisław w 1949 roku pełnił funkcję dyrektora Centrali Przetwórstwa Zwierzęcego w Krakowie. Przyłapano go na nieprawidłowościach i postawiono ultimatum. Albo pójdziesz siedzieć na długie lata, albo będziesz donosił. No i pan Stanisław donosił między innymi na dawnych emisariuszy rządu londyńskiego, których w czasie wojny w Tarnowie ukrywał. Byli to dr Józef Rettinger, były doradca generała Sikorskiego, Tadeusz Chciuk, londyński kierownik kurierów, ostatni prezes PSL na uchodźstwie. Na uwagę zasługuje fakt, że obaj wymienieni emisariusze rządu londyńskiego ewakuowani byli w czasie wojny z kraju przy okazji wywożenia do Anglii części niemieckiej rakiety balistycznej V2 w ramach operacji Trzeci Most. Na podstawie informacji Stanisława Włodzińskiego skazano na śmierć, potem tą karę zamieniono na dożywocie, a potem na długoletnie więzienie, jego szkolnego kolegę Władysława Kowala, adiutanta dowódcy batalionu Barbara. Urząd Bezpieczeństwa wielokrotnie próbował za pomocą Stanisława Włodzińskiego ściągnąć z Anglii doktora Mariana Wodzińskiego. Stanisław Wodziński regularnie też informował UB o wszelkich próbach kontaktu doktora Mariana Wodzińskiego z matką, która każdorazowo po otrzymaniu listu kilka godzin była przysłuchiwana. Jak wiadomo, Urząd Bezpieczeństwa to było w tamtym czasie takie miejsce, że jak się tam szło, to nie było wiadomo, czy się stamtąd wyjdzie, czy się nie wyląduje w więzieniu albo po torturach w jakimś dole zwapnym. I takie mamy upamiętnienie. Encyklopedia Tarnowa, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który nie był sekretarzem, nieobecny Marian Wodziński i jego brat kapuś przedstawiony jako żołnierz AK. Ostatecznie Marian Wodziński zmarł w Anglii w 1986 roku i pamiętam, jak w świętej pamięci pan Antoni Sypek mówił, że został pochowany na cichym pogrzebie na tarnowskim cmentarzu, to znaczy sprowadzono jego prochy. Na którym było kilkadziesiąt osób, tak. No i tak to jest z naszą pamięcią. Tu była mowa, przedmówca mówił o korzeniach.
No ktoś tą encyklopedię tak stworzył. Rodziców sobie nie wybieramy, ale decydujemy, jakie są nasze duchowe korzenie. Czy będziemy ich upatrywać w herezjach Lutra, czy będziemy ich upatrywać w rewolucji francuskiej. Czy te korzenie będą się wywodziły od tych ludzi, którzy tutaj na tankach, na radzieckich czołgach przyjechali? Czy będziemy upatrywali swoje ojczyzny w Berlinie, kiedyś w Moskwie, czy może w Brukseli? To my o tym decydujemy, a człowiek, który wstydzi się swoich korzeni, który wstydzi się swojego dziedzictwa, z którym może oczywiście dyskutować, spierać się, bo ono jest różne, staje się człowiekiem bez właściwości i gdy ten jego świat wartości jest zrelatywizowany, nie wiadomo kto był bohaterem, kto zdrajcą, to z takim człowiekiem można zrobić wszystko, ulepić go w dowolny kształt, każdą tożsamość dowolną, tęczową czy inną mu zasuflować i wdrukować do głowy. Na zakończenie opowiem taką mądrą anegdotę odnośnie tych różnych ideologii, tych różnych suflowanych bohaterów. To jest anegdota żydowska. Przychodzi młody Żyd do rabina i się pyta: Rebbe, a czy wolność to jest dobrze? O, wolność to jest dobrze, tak? Wolność to jest dobrze. A czy równość to jest dobrze? No, któż by się z tym nie zgodził? Równość to jest bardzo dobrze. A czy braterstwo to jest dobrze? O, braterstwo to jest więcej niż dobrze. To jest bardzo, bardzo dobrze. Ale najlepiej jest wyjechać. Z moich obliczeń wynika, że 9 na 10 osób nie rozumie tego dowcipu, więc ci, którzy nie zrozumieli, to nie jest wstyd. Po prostu trzeba się chwilę zastanowić. Niech sobie przemyślą. Natomiast chodzi o to, żebyśmy nie musieli nigdzie wyjeżdżać. Żebyśmy mogli budować swoją przyszłość i przyszłość dla swoich dzieci tutaj. To my musimy decydować o tym, jaka będzie Polska, a nie zrobimy tego, jeżeli będziemy odcinać się od swoich korzeni, od tradycji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.